Cześć, witajcie z tej strony reklamy gier na telefon Getsu i witam was w Henry Stick Minie Fling The Complex, czyli epizod czwarty. Ostatnio już coś tam zrobiliśmy, to znaczy zrobiliśmy jedno zakończenie, parę faili, intrze, chciałbym jeszcze wyklikać jeden BIOS. A o co chodzi w ogóle z tymi reklamami gier na telefon? Zwróciliście mi uwagę, że tak moje miniaturki z tego Henry'ego wyglądają i szczerze powiedziawszy nie był to specjalny zabieg. Zainspirowałem się turbiną, który tak na przykład przy poradnikach robił i faktycznie jak mi wspieracy powiedzieli, jak podobnie to wygląda, to przyznaję rację. Ale z drugiej strony, jakbyście pokazali wybory postaci? Z mojej strony taki aspekt komediowy i ostatnio wybraliśmy podsadzenie się, to może spróbujmy tym razem też wybrać te opcje, ale tym razem uratujemy koleżankę. To znaczy, zrzucimy jej drabinę, żeby też zeszła, bo no, zrobiliśmy ją w jajo. Co ciekawe, jeszcze był tekst, że ona sobie to zapamiętała. No ale raczej, biorąc pod uwagę, że to było w tamtym endingu, to tutaj nic mi nie grozi. To co, zrzucamy jej drabinę. I udało się. Jak dziwnie! Za ręce. W sumie ona miała ręce jeszcze skute tutaj. Dopiero teraz sobie odkuła o kamień. Nie obchodzi mnie to. I ended up buffing up my guys and doing like 70 buffowałem i o Grzega dałem 70 damage'a. Może też o D&D, albo znowu nawiązanie. W ogóle bardzo wam muszę podziękować, że piszecie mi o tylu nawiązaniach, które pomijam, bo z tego tyle, że dopomagacie w tej kwestii i można się uśmiechnąć. No dobra, co tutaj używam, jakiej opcji? Żeby rozproszyć, żeby równocześnie od tyłu zajść i im poderżnąć, no udusić ich widocznie, zdjąć. Równocześnie tall guy, czyli przebrać się w ten sposób, żebyśmy byli na górze i na dole w płaszczu jednym człowiekiem. I bounce bros, to jak trochę Mario, bounce bros, jeszcze bros. Bounce, dobra, bounce bros, Mario, wybieramy Mario. Nie wyszło, spadliśmy. Naprawdę musiałeś być taki ekstrawagancki. Dobra, okej, mamy pierwszego faila na dzisiaj. To może zdejmijmy równocześnie obydwójkę. Obydwójkę, obydwóch, obydwójkę, też chyba mogę powiedzieć. To są moje właśnie własne słownictwo. Jesteśmy przy West Bloku, tak, ostatnio. Musimy się tam dostać, ale mamy zupełnie inne opcje niż ostatnio. Wielkim skokiem się dostałem, a tym razem mogę użyć mocy Jedi, jak w Gwiezdnych Wojnach, Judo Throw, rzucić Judo Gravitor. Gravitor brzmi jak kolejny gadżet od tego gadżeta Gabe'a, tak? Który nie będzie oczywiście działał, więc zobaczmy. Gravitor 2.0. Używamy grawitacji. Ej, nie no, dobrze steruję. A, i mnie wywaliło, niestety. Szósta zasada dynamiki Newtona. Używanie grawitacji... Użycie gałki grawitacyjnej resetuje grawitację do domyślnych ustawień. Oczywiście to prawo jest zmyślone. Spadliśmy w bok? Nie wiem, czemu tak się stało, nie przepatrzyłem się. To użyjmy może mocy Jedi. Ponieśmy... A, to Kobita nas podnosi! Kobita, za szyję jeszcze jak Vader. Ale dało radę i przeszliśmy tutaj, możemy jej drzwi otworzyć i wszystkim raniom też tutaj. Wszyscy wychodzą stąd, ale bajosy zrobiłem. Kolejni wychodzą, kolejne bajosy, wyklikam wszystkich. I siłą rzeczy musieliśmy wybrać inną ścieżkę. Mamy do wyboru granat, snajperkę, kuszę albo paralizator, to jest chyba paralizator. Aha, muszę dwie opcje zabrać, dla jednej postaci i dla drugiej. To granat i ten paralizator. Zobaczmy, czy to zadziała. Aha, sparaliżowałem granat. Elektryczność plus granat, duża eksplozja. Tak z tego równania wyszło. To granat i kusza, możemy wysadzić wtedy, kiedy chcemy, nie musimy używać zawleczki, ma sens? Tak średnio bym powiedział, utknęło mu granat i bełt równocześnie we łbie, więc to trochę bez sensu. Do grobu nas chce wziąć ze sobą. Co tu może mieć jeszcze sens? Snajperka i... Znaczy, ja wyszedłem z założenia, że trzeba połączyć dwie rzeczy. Jakąś kombinację znaleźć, ale widocznie nie. Spróbujmy coś podstawowego, czyli paralizator i snajperka. Aha. Ej, to zadziałało. Ona mnie sparaliżowała. Ona mnie sparaliżowała i ja wystrzelałem na ślepo, bo nie mam doświadczenia w tym. Eli do mnie mówi. Przebierzemy się za tych ludzików. Tos, albo coś z kapeluszem. Podrzućmy kapelusz. Przejdźmy obok, albo wtopmy się w otoczenie. Najgłupsza opcja ze wszystkich to jest wyrzucenie tego kapelusza, więc to zrobię. Zobaczymy, czy to pomoże. Aha, że ich odwróci uwagę, tak? O, faktycznie, i na nich poszło. Czyli najgłupsze opcje są tymi najlepszymi czasami. O kurczę, ile ludzi do wyklikania. Co to jest? Dramat. Jeju, ja nie nadążam wyklikać. Ktoś ją trzyma. Brodaty ją trzyma. Chcę ją zabrać do celi z powrotem, to teraz mamy do wyboru adrenalinę. Może ktoś ma na osy uczulenie, albo po prostu, nie wiem, lecimy na pełnej. Możemy minę zrobić, albo kolanem porazić, tak?
Po prostu kolano, nawet nie porazić. Deni, ale to nie jest wielkimi literami. Użyję tego. Tak, to był kop. Wiem, co to było. To było z tego. Chyba z Super Smash Bros. Nie dam sobie ręki uciąć, ale tak odlecieli za ekran i był efekt jak w Smash Bros. Za duży knockback już będzie. Wow, 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 nie możesz łączyć. Nie możemy wychodzić z takimi nawiązaniami w tej grze, związanymi z walką. Coś się tutaj pomieszało. No to zróbmy głupią minę, bo to jest głupie, więc może okazać się odpowiedzią. Bardzo dojrzałe. Ej, pomogło, pomogło. Czołg dobił do niego. I może nas poobrzucał gównem, że to nie było zbyt dojrzałe. No i teraz mamy możliwość ucieczki do trzech miejsc. Możemy albo przez siatkę, tutaj ktoś dziurę widocznie zrobił, albo w wóz, albo kryć się za kamieniem. To skrycie się za kamieniem brzmi idiotycznie. Chociaż nie widzę, czy to nie jest rower przypadkiem? Jakie małe to jest. Z tego co zauważyłem po ostatnim endingu, da się mniej więcej domyślić, co nie pójdzie dobrze. I wydaje mi się, że ciężarówka może nie pójść dobrze, to też może nie pójść dobrze, a to jest głupie, więc znowu użyję tego. Czyli motor, aha, i rzucił się na nas. Czy to nie Henry, aha. I czemu ona odjechała bez nas? Będziesz żałował wszystkiego. A, pomogła nam, za pomocą znaku. Przywaliła mu w łeb. A dorwał nas i... O, podała nam rękę. Dobra, czyli to faktycznie jest ending. Udało się. Mamy, jesteśmy tutaj z nią ziomkami i pomogła nam się wydostać. Mimo, że wcześniej był tekst, że ona nam tego nie zapomni, nie? To może właśnie na przykład być tak, że jeśli wrócimy do tego poprzedniego endingu, to może ona się na nas zemści, nas zostawi gdzieś. Bo tutaj tak nie było, tutaj nie pamiętała, bo to się jeszcze nie wydarzyło. Co by się stało, gdybyśmy do ciężarówki weszli? Nowe BIOSy oczywiście, The Wall, to więzienie, w porządku. I siedzimy w środku. Jak mamy wyjechać przez bramę? Kto kieruje? Aha, nie ma kierowcy. A kto kierowcą był? Czy matka nie mówiła ci, żebyś nie wchodził do vanów z obcymi? Myślę, że to jest ciężarówka, pewnie jeszcze gra słowna. Zostało nam jeszcze przejść przez płot. Ten drut kolczasty, właściwie paraliżujący, i prosto wpadliśmy w dziurę razem jeszcze z obcymi. Aha, czyli tutaj faktycznie to więzienie. W jednym z faili też w koszu wylecieliśmy. Co to za ludzik? Mogę coś zrobić z nim? Jakbyś potrzebował jednego z tych, a co mogę zrobić? Aha, że tutaj most bym potrzebował. A czasami są takie nawiązania. Ostatnio za mnie znaleźliście nawiązanie do Half-Life'a 3, dlatego tam się zbagowało z tym Gabenem, to też tak powiem. Odkryliście. I co? Może pójdziemy, zrobimy sobie tutaj, do tyłu idźmy, adrenalinę. Zobaczymy, co się stanie, jak adrenalinę sobie wstrzykniemy. W ten sposób jesteśmy tak szybcy, że go wzięliśmy i przywalił nam. To niczego nie zmieniło. Myślę, że wyglądają bardzo podobnie. Nie wiem, jak mogłeś ich pomylić. Czyli ja chciałem wziąć babę, a wziąłem jego w tym natłoku adrenaliny widocznie, jak trzymał ją. To wróćmy się może do tego miejsca. Tu mogliśmy użyć jeszcze Tolgaja, przebrać się. O, przebraliśmy się za dużego gościa. To nie przejdzie, nie ma szans. Ale ma w ogóle włócznie. Ona też może być do czegoś nawiązaniem. Jest taka specyficzna. Ma przerwę w środku, ale nie wiem, do czego może być nawiązaniem. Nie wiem, jak bycie większym miało tutaj pomóc. Też nie wiem. To w przypadku dzieciaków mogłoby pomóc, gdyby się przebrały za dorosłego. I jeszcze możemy rozproszyć. Ostatni... O! To jest ten taniec taki z memów! I tańczymy z nimi, on ma brodę też, tutaj teraz zauważyłem. Widziałem też takie tańce Among Us. To jest taniec rozpraszający. A ja... co? Miło wiedzieć, skąd takie rzeczy pochodzą. Ja nawet lubię to uczucie, kiedy widzę nawiązanie w czymś, co lubię, do czegoś innego, a potem odkrywam to coś innego i wiem o tym nawiązaniu. Wiem na przykład, że sporo osób tak miało chociażby z Dragon Ballem Over 9000, albo tak z głowy pierwsze jakieś memy skojarzenia, że ludzie kojarzą jednak jakieś tam kultowe rzeczy, nie? Z memami. Judo Throw, rzucenie w formie judo. Zobaczmy, czy zadziała. Aha. Judo to za siebie, bo to jest wykorzystywanie siły przeciwnika na swoją korzyść, nie? Przeciw niemu samemu. Więc faktycznie nie poszło to odpowiednio. Dobra, to mamy jeszcze tutaj na przykład kombinację jedną. Możemy użyć snajperki i kuszy. Nie wiem, czemu miałoby to nie zadziałać. Aha. Dobra, czyli sprawdź, co się stanie w natychmiastowym odtworzeniu ponownie. Sound warning. Może być jumpscare, więc uważajmy. Ojeju, jakie rzeczy. Efekty MLG, don't you. Mountain Dew, fuck me. I to się stało na replayu. Ojeju. Ale się przypomina 2014-13. I Illuminati też wtedy dominowały takie rzeczy, okej. Udało mi się jeszcze tutaj, czemu mogę klikać?
Nie mam faila nawet napisanego. W 2013-14 zawsze w CS-ie te montaże dominowały, w innych takich rzeczach ludzie się tym jarali. Pomyśleć, że to było ponad 10 lat temu, nie? 13-14. No spróbujmy się wtopić w otoczenie przy pomocy czapek. Zatrzymaj windę. Yes, it is pretty crazy. Oh, are you guys new? Jesteście tutaj nowi? Oh, yeah. We transferred z 8 piętra. Cię przetrans... O, dołk. Też nawiązanie. Kafeteria, z kafeterii jesteśmy. Czy ten gościu to detektyw albo coś? To też może być nawiązanie. Na pewno te X to Dow. To jest jeden z tych memów, który kojarzycie, ale nie wiecie, jaki jest oryginał. Ale też pewnie o detektywie, bo kapnął się, że na 8 piętrze jest kafeteria. Dobra, może przejdźmy obok w czapkach. Zbierzmy się na trzecim piętrze. Co myślisz? O, co on tam mówi? Po rosyjsku w ogóle. Jakaś cyrylica był. Wygląda na to, że oni kupili nasze przebranie i uznali nas za strażników, się na nas rzucili. Chciałem się jeszcze tutaj cofnąć, bo ktoś może tego nie zrozumieć, czemu takie głupie połączenie było, czyli paralizator i snajperka. Otóż już wiemy z połączenia snajperki i puszy, że my zbyt dobrze z tego nie strzelamy. I widzieliśmy to też poprzednio przy innych broniach, ale jeśli ona nas poraziła paralizatorem, to już wtedy wystrzelaliśmy perfekcyjnie, bo no to nie byliśmy my, tylko przez przypadek. O to tutaj chodziło, wszystkie fejle mamy gotowe z tej ścieżki. Wróćmy się może do faili w tym miejscu, bo tutaj ostatnio poduszki pierdziuszki użyłem i możemy jeszcze wypróbować command melody. To jest pewnie z jakiejś myszki Miki, to ostatnio chyba też mówiłem. A? Dyrygent. Dyrygenta się bawi. I zbuffował ich. Oni też teraz tak chodzą, jakoś zamrożeni są, ale mogą chodzić i tak. Do celi poszedł i się wsadził. Ale drugi wciąż został, więc źle, że nie mogłeś, że nie wiedziałeś, jak grać Ocarinę czy coś. Ocarina to już do Zeldy znowu. Widzieliśmy Ocarinę. To zobaczmy kieszonkowiec. Będziemy kieszonkowcem, ukradniemy ich. A chyba to już nie, czekajcie. Aha! Ekwipunek mam, Isaac to był. Ale nie wiem, nawiązanie do Isaaca, tylko do może jakiejś innej gry, może jakiegoś Skyrima czy coś. Okradliśmy w każdym razie i zabraliśmy tyle przedmiotów, że się nie ruszymy. Czy naprawdę tego potrzebowałeś? Nie ma luta zostawionego. Albo po prostu nawiązanie do RPGów, bo oni tutaj chyba też mówili o RPGach. I możemy pobiec, zwyczajnie. Buffing up my guys, właśnie, mówił o grze cały czas. Yeah, I think so. What are we supposed to do when someone tries to escape? Kiedy ktoś próbuje uciekać znowu. To są Rosjanie, mają taki akcent, nie? O, i zastrzelił nas laserem. Nie zdążyliśmy uciec. Myślałeś, że to była włócznia. No ja myślałem, że to była włócznia. To była różdżka laserowa. To zobaczmy, co się stanie w windzie. Bo tutaj ostatnio balona użyłem i to okazało się strzałem w dziesiątkę, ale jeśli po prostu przycisk nacisnę, to co? Przyjedzie ktoś do mnie? Tak najzwyczajniej w świecie, albo ja do kogoś przyjadę. Mam muzyczkę z windy, kojącą duszę nawet. Może da się coś kliknąć jeszcze jako secret na panelu. O, spróbuję kliknąć. Dobra, jest dużo bajosów. No i nas znalazł. Lunchtime. W tym momencie czas na jedzonko i to się nie powiodło. A druga opcja to jest bungee. Ale gdzie w ogóle moglibyśmy się zaczepić, żeby tym bungee... No i nawet jeśli odbijemy się i przewalimy w górę, albo gdzieś na boki, jeszcze gorzej. Nie wiem, czy się w ogóle odbijemy, tym bardziej, że ta lina nie wygląda jak bungee. Nie jest z gumy, to jest zwyczajna lina. To był skok bungee na zwyczajnej linie. Tak. Podpowiedzią było to, że tutaj nawet była narysowana, jak w pańcie, a nie była jakaś gumowa, na przykład różowa albo czarna, jak to zazwyczaj jest na bungee. Chociaż ja wam powiem, że nigdy nie byłem na bungee z jakiegoś dźwigu skakać czy coś i nie zamierzam. To nie jest na moją psychę. Chyba wolę nigdy nie czuć, że żyję, za to wolę też poczuć, jak to jest na sprężynie się odbić. To jest z Mario też? Może być. Albo z jakiegoś Sonika. Pomyśleć, że te Boingersy trochę głośne. Są trochę, faktycznie. Te odgłosy, które wydają. Longshota jeszcze mogę zawalić, który pomoże mi się dociągnąć. Jeśli dobrze trafię. Na łańcuchu. Rękę może mi wyrwać pewnie. Tak? A nie, nie wyrwało ręki. Jestem, ale zahaczyłem się źle o rurę. I windę, potem wleciałem, o, nie kliknąłem go, jeszcze raz spróbuję. Może po prostu to więzienie jest w ten sposób skonstruowane, że nie mogę się wbić haczykiem. Może to o to chodzi, o mam bio. Faktycznie, na drewnianych rzeczach. Szczęśliwie w jakąś uderzyłeś, w pudło tutaj, jest uśmieszek, nie mogę nic z nim zrobić, a próbowałem. I z faili to tyle. Wygląda na to, że musimy się cofnąć na sam początek znowu. Tutaj już tę ścieżkę zrobiłem. Są dwie ścieżki stąd. Dałem drabinę i nie dałem drabiny. To zobaczmy, co się stanie, jak na przykład władujemy się z całej siły w niego. A,
No i udało się faktycznie przedrzeć. Chociaż on nas może wystrzelać, co raczej nie dojdzie do skutku. Tu raczej... O! Speed shoes! Od Sonika wzięliśmy! Od Sonika wzięliśmy buty, żeby szybciej w ścianę waliłem. Too fast for you. To spróbujmy teraz skrzanić czasówkę, żeby był fail za czas. To po prostu nas wystrzela. I narzekają na nasz refleks, który tutaj pokazałem w kliknięciu. Ale ja lubię faile zdobywać, więc to nie była kwestia refleksu. Akrobatyka! Tak, o! O! Co to? Front flip! Jak w tych grach takich, też na telefon. Żeby punkty zbierać za różne akrobacje w powietrzu autem. Ale tu nie jestem autem. I pajęczynę Spidermana. Nie wyszło niestety. Twoje ręce wciąż są skute. Czy ty w ogóle umiesz strzelać jak Spiderman nicią z ręki? No właśnie, to było głupie trochę, bo ja teraz cały czas ze skutymi rękami. Item biorę. Item to jest Mario Kart. Ducha z Mario Kart i sam się zamieniłem w ducha, dzięki czemu opadł... Gdzie on zniknął? Znaczy, did he po prostu. I przeszedłem. Mam wiadomość. Jaką wiadomość? Henry Stickman. Stickman. Uciekł, uciekłem. I zostawiłem babę tym razem, w tym zakończeniu. Tutaj jeszcze... Niestety, ale są zbiegowie. Znowu informacja. Zbiegliśmy. O, co ta gra się nagle zamieniła? Teraz mam obiekty różne i muszę sobie wybrać ścieżkę. Tu mogę walczyć. Mam w sumie wiele opcji. Zawalczmy z nim. Z tym gościem w rękawicach. O, bokserem. I przewalił nam niestety. W sumie mogłem go jeszcze odklikać. TKO. Odklikajmy go. Będzie to bio. Ale ma czubek na głowie dziwny. W One Piece była taka postać z czubem na głowie. Ale tam w sumie jakiej postaci nie było. Do czołgu chodźmy. Co zmieni czołg? Czołg kontra jeden człowiek. Co mogło się stać? Gdzieś tam podobno wcześniej było nawiązanie do War Thundera albo World of Tanks, mi mówiliście. Tutaj pewnie będzie właściwa odpowiedź, ale tu jeszcze mamy gościa z mieczem. Też chciałem go odhaczyć. Karl of Henry. I bije się z nim. Walka RPGowa. No, udało się przedrzeć. Dobra, to była jednak właściwa ścieżka. Stawiam, że tam. O nie, niestety go nie wyklikałem. Więcej strażników. Nie możemy pozwolić mu przejść przez bramę. Nice. I teraz mamy do wyboru. Aha, my jesteśmy przy tej ciężarówce co wcześniej. Cóż, nikt nie wsiadł za kierownicę wtedy. Albo nawet jeśli to nie jest ta sama, to musimy wiedzieć, na co uważać, więc podejrzewam, że być może uda się nią odjechać tym razem, skoro mamy kluczyki. Spróbujmy. Chcecie się wymienić? O! I faktycznie to poskutkowało póki co. Tylko mamy pościg i to specjalnymi wojskowymi pojazdami. Nie, szut! Też go zastrzelmy. Poskutkowało, niestety trzeba uważać, co jest przed nami. Oczy na drodze, człowieku. Czyli odpowiedź będzie inna w tej czasówce. Ale może zwalę ją jeszcze specjalnie, żeby faila mieć. Zostałem zastrzelony. Nawet nie było blisko, baby. To co tu mogę jeszcze kliknąć? Bail. Czyli wyskoczyłem przy pomocy spadochronu. I co mi to dało? Nic mi to absolutnie nie dało. O, tu jeszcze bio był jeden. I ostatnia opcja nam została już ta widocznie właściwa. Czyli slam. Wzięliśmy, zepchnęliśmy jednego, ale sami też spadliśmy w poślizg i co? Spadniemy teraz? Na krawędzi jesteśmy. Tu ktoś wychodzi. A, znowu ten wąsacz. Jestem pod wrażeniem, naprawdę jestem. Jesteś pierwszą osobą, która uciekła z więzienia. Masz dwie opcje teraz. Musimy go słuchać albo inne opcje. To są dwie opcje, trzy opcje. Albo wrócić z nami do budynku. Jak będzie Henry? Ja nie podejmę decyzji i spadnę pewnie. Czy on nas zrzuci? Tak, zrzuci nas. Chciałem to zobaczyć. Wszyscy wracać do pracy. Ej, to nie był fail. Zostawienie teraz, żeby nas zrzucił, było chyba jedyną właściwą odpowiedzią. Bo myślał, że... Bez kitu! Udawaliśmy martwego, chociaż ostatnio nam się to nie powiodło, nie? Jak udawaliśmy martwego, nas przez śmietnik wywalili. A tutaj pykło. O, przycisk jest jakiś, może coś tu wyklikam. O, to mamy już trzeci ending. O, jest, dobra, udało mi się odkryć. Dobrze? Nie dostałem achievementu. Może za późno wyklikałem ten księżyc. Czemu nie dostałem achievementu za buźkę? Swoją drogą pewną podpowiedzią co do endingu było to, że tak powoli się te opcje pojawiają, coraz więcej opcji, a on gada i gada. Tak jakbyśmy faktycznie mieli tutaj przeczekać. To było takie nietypowe, co mogło podpowiedzieć. O, teraz. Dał radę? I'm off.
No i co? Nie zadziałało, nie dostałem za to achievementu. Dlaczego? To zobaczmy. Fejle tutaj jeszcze, jakie mogliśmy zrobić, ale tak po kolei, czyli na początku było cało coś z gwiazdką taką. Tu, Warp Star, żeby się przenieść na gwiazdce z Mario. Albo z Luny, czegoś takiego, Primary. O nie, znowu do więzienia tego z drugiego rozdziału, czy pierwszego, bo był prolog. To miejsce wygląda znajomo. No, będziemy czekać długo, to może, żeby nie czekać tak długo, poddajmy się po prostu. Dokonałeś właściwego wyboru i wróciliśmy pewnie do więzienia i jeszcze będziemy pod większym rygorem, dokładnie tak. O, maksymalna ochrona, cóż za zaszczyt. Niestety to też nie było rozwiązanie. A co tam było to drugie airbag? Żeby wystrzeliło z kierownicy poduszki ochronne i wtedy co? Jak nas zrzuci, to nie umrzemy? Airbag. A, wyrzuciło nas, wystrzeliło nas po prostu. Poduszki powietrzne ratują życie. Ewidentnie moje życie nawet podwójnie uratowało. Tak bardzo uratowało, że umarłem. I wróćmy się może do tego miejsca. Tu była ta czasówka. W tej czasówce mogłem się jeszcze skryć. Po prostu najprostsza opcja. Krycie się i zostaliśmy zamknięci w celi, więc sami się daliśmy złapać. Zdołałeś znaleźć celę na własną rękę. To była akurat moja cela. Cóż za odpowiedzialny więzień. Jaki zbieg okoliczności. Czajcie, bo zbieg, bo jestem zbiegiem. Zbieg okoliczności. Jeszcze w tym pościgu możemy Toolguna użyć. Czyli cheaty wklepujemy do CS-a. Albo ogólnie jakieś silniki Valve. I dostałem wykikowany za cheatowanie. Dostałem waka. A wiecie, że ja na Steamie też mam waka, bo kiedyś do CS-a zainstalowałem X-Raya. Znajomy mnie podpuścił, ale i tak, no, byłem głupim 14-latkiem. Pogarda dla oszustów. Co jeszcze było tutaj? A, to już było. Nie, czekajcie, tej czasówki w ten sposób nie zrobiłem jeszcze, więc to było coś nowego dla nas. Wiesz, nie sądzę, że ten gość wie, co mówi. Może wróćmy się do tego miejsca. Ja zakładałem, że tu będzie ucieczka, ale to było zbyt oczywiste. Jakbym do ściany po prostu poszedł i poszedłem do czy to Freddy Fazbear? Misiu mamy, misia mamy z FNAF-a. Ej! Spukt. Dobra, wystraszyło, ale po fejlu wystraszyło. I nawet na szczęście nie było to zbyt głośne i zbyt aż takie straszne. Ale fajne nawiązanie do FNAF-a nawet zrobili. I to udowadnia, że ta gierka, mimo że z, chyba z 2008 roku na Newgrounds, z tego co słyszałem, została opublikowana, może to jakieś easter eggi będą. Pewne rzeczy musiały być dorabiane, skoro FNAF, który powstał w którym? 2013-14? Ma tu swoje nawiązanie. Kanapka albo kostium. Kostium? Co może oznaczać kostium? Przebiorę się za bałwana. Zabałwana. Ucieka. Mroźnek. Niestety. Goście muszą wychillować, ale chill to też jest chłód. Już ochłonąć w sumie. Ochłonąć. Goście muszą ochłonąć. Nie wyszło. A tu jest znowu ten gościu z włócznią laserową. Dobra, to zobaczmy ostatnią opcję, czyli kanapka. O co chodzi? Aha. Kamehameha. Normalnie Hulkiem się stałem za pomocą kanapki. I potem mi już minęła ta siła. Więc koniec końców został jeden. Ten jeden dziwny trik da ci super wzmocnienie. Ci dźwigacze ciężarów go nienawidzą, siłacze. I w ten sposób mamy wszystkie fejle. Ale ja bym chciał zobaczyć, jak to jest na przykład z BIOSami, jak to jest. Faktycznie jeszcze nam zostały dwa zakończenia, nie? O, tu wcześniej jeszcze nawet pominąłem. Gościa impostora nie wyklikałem. Pokemoński statek szliśmy. To był impostor, był jednego wyklikałem jako Amogus. A ten drugi mnie teraz zaatakuje. I jego już nie zdążyłem. Za po prostu szybko się wszystko działo. To był moment. A gdzie był ten gość? Ten wąsacz jak z Airshipa wygląda. Chociaż wiecie co? Było dużo scen takich, w których były jakieś bijatyki czy coś, uwolnienie więźniów. Tam mogłem skrzanić. O, właśnie, właśnie. To są te BIOSy, te szybkie. Co ja nie nadążyłem wyklikiwać wszystkich. O, zielonowłosego nie miałem. To zobaczmy tutaj, w tym miejscu, chociaż było mówione, że jest 5 endingów, a tutaj byłby czwarty, więc może on też się dzielić na kolejne dwie opcje. Możemy poczekać na przeniesienie nas gdzieś indziej. I zgaduję, że tam poznamy, czy spotkamy na nowo tych gości ze statku, ze sterowca, z wąsami, bo oni też tutaj zostali przecież przeniesieni i to też zaspoilerowali mi w BIOSach, jak sobie zerknąłem, że no przecież skąd się musieli tutaj wziąć, nie? Jakie opcje mamy tutaj w celi już? Możemy używać miecza jakiegoś świetlnego, laseru, ale my na dzień dobry użyjemy sobie teleportera. Teleporter zawsze nie działa, więc co się teraz stanie? Ostatnio też mi wytłumaczyliście? A, na chyba inną planetę się przyniosłem. Co to jest? No, basen, leave noob.
Co to, jakiś StarCraft może? Jak było urządzenie do przenoszenia się między wymiarami, to byłem w wymiarze 1D, więc dlatego nie mogłem się przenieść. Wytłumaczyliście mi ten żart, faktycznie, nie szczaiłem wtedy. To może użyjemy udawania chorego? Akurat tym jestem dobry. O, i dostaliśmy strzałką w łeb. Co pomogło nas przywrócić? O! Ahoj! I tych nie mogę wyklikać. Z innymi chorymi. Kwarantanna, do kwarantanny nas dali, do izolatki. Dlaczego nie lubisz swoich nowych przyjaciół? Bez ręki. Chłopek mi chciał podać rękę, której nie miał. To czy tutaj naprawdę odpowiedzią będzie ciastko? I co? Zjadłem ciastko, które mnie powiększyło. Ciekawe. To spróbujemy dalej. Puls soniczny, będziemy dziwne odgłosy wydawali, ultradźwięki chyba. I niestety tak mnie zabolało w uszy, że umarłem po tym failu. I widzicie, ostatnio wyklikałem wszystkie opcje właściwe i dotarłem szybko do zakończenia, a teraz wszystkie niewłaściwe, faile wszystkie zrobiłem od razu z marszu. To laser plane użyjmy, czyli laserowa metoda ucieczki. Po prostu cięcie laserowe. O, może coś być na zegarku, albo coś wyklikać trzeba tutaj. Topat Clan, mogę się skomunikować albo z Charlesem, z rządem dokładnie, albo z klanem, czyli znowu mam wybór złych i dobrych. To może Charlesa tym razem wybiorę. Charles jest, znowu mogę wyklikać, Henry wrócił. Jak leci? A czemu jestem zamknięty, skoro z nimi współpracowałem? Po którym zakończeniu się to dzieje? Oho, rozumiem. Ha, lecę właśnie teraz. Gdzie jesteś? O, oh, The Wall, w więzieniu. Słyszałem o tym miejscu. Jestem na misji, ale myślę, że będę miał trochę czasu, żeby wpaść. Jedna godzina później. Czekamy cały czas na niego. A ten jest przygnieciony tutaj, jestem blisko dosyć. O, stołówka, stołówka. Wyjdź na zewnątrz po prostu, spróbuj wyjść. Może też tutaj coś będzie. Hej, i zauważyli mnie, ale ja mogę jeszcze jakoś zareagować. Na przykład, znowu jest nawiązanie do Avatara, Earthbend. Ostatnio było władanie metalem, teraz jest tkanie ziemi, magia ziemi, chociaż metal też się łączy z ziemią. Jak wiadomo, fabule Avatara Aanga i nie tylko. Ja teraz chore oglądam, mogę wam powiedzieć. Z ciekawości, nigdy nie miałem z tym do czynienia, ale widocznie magia kamienia nie... Wasted, jeszcze do GTA nawiązanie. Nie zadziałało. Chociaż zadziałało, dzieje się coś... Nie, dobra, fail. Radziłeś sobie dobrze. To jakie jeszcze mam opcje? Mogę się sfleszować z Lola, to jest wręcz rysunek wzięty, to jest nawiązanie do Lola, albo bańka, tarcza bańkowa. Myślę, że flash będzie rozwiązaniem, bo jest zbyt ikoniczne. Flesznąć się przez ścianę. Tak, zadziałało. Zadziałało, flash przez ścianę. Widzę. The Wall. Jesteś na zewnątrz? Super. Myślę, że cię widzę. Jest jakiś strażnik na drodze. Okej, okay, wyklikałem go już. Będzie jak ze starych czasów, czyli mini helikopter. Charles! To znowu mi wleci na łeb, jak użyję Charlesa, tak wtedy z szybę wleciał. Mam perfekcyjny plan. To jest największy plan i prosto na mnie. Nie znowu, powinieneś wiedzieć. Ostatnio też nie zadziałało. To... snipe? Mam go wysnajpić? Z helikoptera Charles go wysnajpi. Mam go. Aha, to mam nie. To nie tego co trzeba, pomylił się. Friendly fire on, włączony przyjacielski ogień. To mini helikopter będzie rozwiązaniem, że zabawkę mi pośle? I ja do... a nie, rozproszy go w ten sposób. Chociaż go jeszcze wzięło ze sobą na dół. I idziesz. Widzę lądowisko, też go widziałem w innym zakończeniu, jak szedłem na zewnątrz. Ale wtedy może być alarm. O, tego już miałem, o dziwo. Ojoj, tego nie miałem. Z bazuki! To teraz mam znowu parę opcji. Mogę zejść, wejść do windy, iść na tego, zasłonić albo na tego. To może na tego pójdziemy. Bo tamten nas nie widział. A, i helikopter na niego wpadł. To była chyba właściwa opcja. I patrzymy się na niego, żeby nas nie strzelił z bazuki. Dobra, udało się. Mamy operacja międzynarodowego ratunku się powiodła widocznie. W endingu czy coś będzie jeszcze jakiś sekrecik, bo ostatnio mi nie dało achievementu, a myślałem, że będzie za księżyc. Niestety nie, ale mamy całkiem dużo faili już zrobionych, zakończenie 4/5. I tu sobie zakończymy, ostatnie zakończenie zrobimy i faile. Też warto wiedzieć, że tutaj Topat Clan pewnie będziemy mogli wybrać. To zrobimy sobie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało, trzymajcie się i pa pa!